Zobaczcie, jaki gumisz jest już duży. Pamiętam pierwszego dnia, jak do mnie przyjechał, to wziąłem go na ręce. A teraz to na pewno bym nie dał rady wziąć go na ręce. I cały czas przy cycku siedzi, no. Kiedy ty tego cycka zostawisz, co? Gumisiu? Gumisiu, kiedy mam nie dać spokój? Kiedy mam nie dać spokój? Ale ty jesteś cały w siarku, no nie bój się, nie bój się. Dziki się zdobił ten gumiś. A gwiazdka to taka... Nie jest taka słodka kobyłka, ona potrafi ugryźć. No, kiedyś mi tam chciała złapać za grzywę moją, wyłysiałą na głowie, co? No nie wszystkie kucyki muszą być takie słodkie. No. Chodź, gumisiu, pokaż się, zobacz. O, zobaczcie. Kiedyś to był taki mały urwisek, a teraz... A teraz co? A teraz kawał kucyka się z niego zrobił. Chodź, chodź tutaj do mnie. Chodź. Wiem, ty kiedyś byłeś bardziej śmiały, ale taki osiołek widziałem, że troszkę cię ten... złapał za grzbiet, bo za bardzo wszystkich zaczepiałeś. Od tamtej pory stałeś się taki bardziej nieufny. Nie podchodzisz tak wszystkich, nie skubiesz, nie zaczepiasz. Ale może to i dobrze. Bo nie można tak zaczepiać takich dużych koni i osłów, bo to się może źle skończyć. Jeszcze raz dziękujemy za uratowanie gwiazdki i gumisia. Cześć.